A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 16 werset. Te słowa wyraźnie zaznaczają, że w Panu Jezusie Chrystusie jest pełnia. W Nim, w Panu Jezusie Chrystusie jest pełnia bóstwa. Pełnia bóstwa i pełnia doskonałego człowieczeństwa. Ponieważ, jak mówi list do Kolosan, 2 rozdział, 9 werset, w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. W krwi Pana Jezusa, w Jego krwi jest pełnia skuteczności odkupienia, ponieważ krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Tak uczy pierwszy list Jana, 1 rozdział, 7 werset. W życiu Pana Jezusa, w Jego życiu jest pełnia usprawiedliwienia, gdyż, jak mówi Pismo, teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak uczy Rzymian 8 rozdział, 1 werset. W Pana Jezusa, w Jego wstawiennictwie jest pełnia Bożego panowania, ponieważ, jak uczy Hebrajczyków, może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. W Pana Jezusa Chrystusa śmierci, w Jego śmierci jest pełnia zwycięstwa, ponieważ przez swoją śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Tak uczy Hebrajczyków 2 rozdział 14 werset. W Pana Jezusa zmartwychwstaniu, w Jego zmartwychwstaniu jest pełnia skuteczności, ponieważ zostaliśmy odrodzeni ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 3 werset mówi podobne słowa. W Pana Jezusa w niebo wstąpieniu, w Jego w niebo wstąpieniu jest pełnia triumfu, zwycięstwa. W Nim mamy pełnię wszelkich błogosławieństw, pełnię łaski ku przebaczeniu, pełnię łaski ku odrodzeniu, pełnię łaski ku uświęceniu, pełnię łaski ku zachowaniu oraz pełnię łaski ku objawieniu, objawianiu, rozumieniu, objawianiu rzeczy doskonałych. W Nim, w Panu Jezusie Chrystusie mamy pełnię w każdej chwili. Pełnię pocieszenia w nieszczęściu oraz pełnię przewodnictwa wtedy, gdy nam się wiedzie dobrze. Mamy w Panu Jezusie pełnię każdej Bożej cechy. Jego mądrości, Pana Jezusa mądrości, Jego mocy, Pana Jezusa mocy, Jego miłości, Pana Jezusa miłości. Tej pełni błogosławieństw nie da się ani pojąć, ani zbadać, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości, bo tak uczy nas Kolosan, 1 rozdział, werset 19. O jakaż musi to być niezgłębiona pełnia, z której wszyscy otrzymaliśmy. Choć strumień ze studni tej pełni stale wypływa, jej źródło nigdy się nie wyczerpuje. Przyjdź, drogi słuchaczu, przyjacielu, przyjaciółko, i znajdź u tego źródła zaspokojenie wszystkich, wszelkich Twoich potrzeb. Proś o wiele, a otrzymasz wiele, ponieważ pełnia Jezusa Chrystusa, naszego Pana, nigdy się nie wyczerpie.